2017 roku uwarunkowania dla rolnictwa były korzystne. Tak zwany wskaźnik relacji cen produktów wytwarzanych przez rolników do towarów i usług zakupowanych na bieżące cele produkcyjne, jak i na inwestycje, wyniósł 110. Jest to wskaźnik, który mówi, że ceny produktów sprzedawanych przez rolników akurat wzrosły aż o 12%, natomiast ceny towarów i usług zakupowanych przez rolników do wytworzenia tych produktów wzrosły tylko o 1,8%. Z tego wynika, że produkcja rolnicza była produkcją opłacalną. Wydaje się, że jeżeli te warunki zostaną utrzymane w kolejnym roku, w 2018, ta tendencja będzie utrzymana.